Idziemy na lodowiec. Ten. Super droga, przejazdy przez rzekę z widokami cały czas na góry. Dobra, jesteśmy dzień trzeci, już orzeźwiło nas totalnie. Widoki są piękne, ręka mi się tak trzęsie, że stabilizacja nie pomoże chyba. Jest, ogrzewanie, tak, na fulla, Jem sobie drugie śniadanie na tle lodowca. Fajnie, nie? Fajnie. Zaraz jeszcze to niebo, chmurki odejdą, będzie pięknie. Ale i tak dobrze, że nie pada. Myślisz, że przejedziemy przez tą rzekę? Myślę, że nie. Mamy trochę za małe autko. To jest miejsce, w którym niestety opuściliśmy przejazd przez jedną z rzek. Zdecydowanie jest głębiej niż przypuszczaliśmy. Tam jest właśnie lodowiec. Tam chcieliśmy jechać. Tam jeżdżą wycieczki, my chcieliśmy to zrobić sami. Ale chyba spróbujemy iść na nogach. Jak trzeba iść, to idziemy. Nie wiesz, faktycznie doszliśmy pod lodowiec. Ale Tka już jest tam. Fajna jaskinia. Autentyk. Kamień z serduszkiem. I lodowiec! pada deszcz. Tam jest śnieg. Tam jest piękna pogoda. Byliśmy na tym lodowcu, to teraz na plaży. Teraz czas na wodospady. To jest taki ukryty wodospad. Za mną chodzi. Idziemy zobaczyć, jak jest w środku tego ukrytego. Zdecydowane 5 gwiazdek za fan, jaki można tutaj nieść. Czterech pancernych i pies. No i nasz czołg rudy. Teraz idziemy na opuszczony basen. Ciepły basen. To jest nasz pływak dzisiejszy. To jest ten basenik z ciepłą wodą. Jest ciepła, ale nie jest zbyt ciepła. Tylko po prostu niewystarczająco ciepły. Basen jest ciepły, tylko woda jest zimna. Czyli jaka decyzja? Ja nie wchodzę. Krzysiek? Chyba nie. Marcin? Sam się nie będę próbował. Ciepła. No leci wrzątek. Leci wrzątek, ale od razu jest chłodna. Jesteś mało odważny. Mało odważny. Gdybym była zdrowa, to już tam była. Gdybym był zdrowy, to też bym już pływał. Zobaczcie samolot.